słuchajcie, kolejny odcinek z Pets Go. Był update, była nowa, to jest, trzeba sprawdzić, widzu, bo są nowości, jak są nowości, to trzeba je sprawdzić. Słuchajcie, mamy 676k gemów i chyba sobie je dzisiaj wydam, bo słuchajcie, jestem mega w plecy, dawno nie grałem w ten typ, bo wkręciłem się w Petworlda. Wy wiecie, Petworld to moja miłość nowa, także sobie dużo w nią pykam po prostu. Słuchajcie, wyszedł nowy Game Pass, bo w ogóle mamy tutaj update, Halloween update one day ago. Halloweenowe upgrade, halloweenowe pety, huge ghost face cut, halloweenowe eggi, pumpkin potiony, nowy horror buttons, nie interesuje, nowe buffy, dobre i ważne upgrade, candy coin, candy breakables, haunted luck i ekskluzyw jest double i triple dice. Jeszcze jest god potion. Okej. Słuchajcie, no double dice nie ma co kupować. Jak widzicie, sobie już sprawdziłem, że są te Game Pass, są. Także kupmy sobie triple... Co? Nie gajesz, trzeba najpierw kupić double dice'a. I to buy the... Jak oni mnie kradną na Robuxy, to ja nawet nie wiem, co powiedzieć. No, to kupmy double dice'a, no. Ja pierdzielę, co to ma być. Teraz możemy kupić triple dice'a, ale najpierw sobie, słuchajcie, pójdziemy. Zobaczmy sobie tutaj upgrade'sy. Zobaczmy sobie, czy mamy jakieś upgrade'sy breakable. Nie no, 61. Przecież miały być te upgrade'y. Halo? Halloween event, jest. Open. Okej. Currency, pumpkin egg. O, i teraz musimy zbierać nową walutę, tak? Gdzie one są? Te nowa waluta, gdzie jest ta nowa waluta? Halo? Gdzie jest ta nowa waluta? Jak ją zdobyć? Czy jak rozwalając to, zostajemy zwykłe? Okej, czy jak zdobyć tą nową walutę? Bo chciałem zobaczyć tą nową walutę chociaż. Czy mogę ją zobaczyć? Nie mogę, nie mogę. Okej, to? Może mi to coś da? Nie da mi to nic. Słuchajcie, odbawmy sobie potki. Wejdźmy sobie na nasz jakiś wpłynek, mamy jakiś Lucky Potion taki, mamy jakieś Blazing Dice, Rainbow Dice, wszystko mamy. Ja bym sobie Coin Potiona jeszcze odpalił parę razy. Tego też możemy sobie odpalić 25. Owocków max, tych max. I gdzie są Rainbow Fruity? Tutaj. A nie mam w ogóle, lol, ja nie mam Rainbow Fruitów, nieważne. Słuchajcie, nie wiem jak zrobić tą walutę. Czy ja coś zapomniałem kupić w tych upgrade'ach? No Candy Currency. Okej. Pumpkin Egg. Halloweenowe pety. Aha, Pumpkin Egg. Dobra, założył się. To rolujmy. Teraz dwa się na nas rolują. Hydralsy. Okej, dostajemy tą walutę i teraz możemy robić upgrade. Rozumiem. Wszystko jest proste. Wszystko jest zrozumiałe. Pyk. Candy Shower. Okej, dobra, spoko. Gdzie są te breakables? Są breakables. Dobra, już mamy 800. Ty, leci nawet nieźle. Na razie sobie ty otwierajmy w tle. Aż sobie tutaj rozwalmy, pyk. Elegancior, dobra. 2000 mamy, dobra, to mamy już całkiem tego dużo, ej, to szybko leci. Szybko leci ta kasa. Potki, tutaj, can't... Haunted Egg, dawaj, Haunted Egg będzie lepszy. Mamy tak, tier 2 Pumpkin Potion. Dobra, i możemy od razu te potki dostać, bo chyba dostajemy, tak? Tak, jest Pumpkin Potion 2. Odpalmy sobie od razu. I troszkę sobie tutaj pozbierajmy. Mamy tutaj te pilesy. Pilesy też rozwalajmy. Te większe pilesy też rozwalajmy. To się nam na pewno przyda. Tutaj. Mamy 2000. 3000. Dobra, to jest już całkiem sporo. Ja bym sobie przeszedł i tak na Trading Plus, żeby sobie pety wymienić. Bo słuchajcie, moje pety są słabe. A teraz nie wiem, jaki pet to jest słaby. Czy ja mam strasznie słabe, czy tylko lekko słabe. To jest moje pytanie. Czy ja mam słabe, czy słabe. To jest pytanie. Coins from roll. Dobra, to się przyda. More candy piles. Candy safes. To brzmi jak plan. Gdzie są te candy safe'y? Dobra, są candy safe'y jakieś. Rozwalamy. Będziemy musieli zaś iść na tą trading plus wymienić pety, bo moje pety najlepsze, mój najlepszy pet to jest 4-6 miliona, nie licząc tych halloweenowych. Ale na razie te halloweenowe chyba są lepsze, co ja? Te halloweenowe są lepsze na dzień dzisiejszy. Więc nie wiem, ile bym zapłacił za takiego peta halloweenowego, jakiegoś turbo dobrego. Ale domyślam się, że nie mało. Tak na razie sobie tutaj stay hardujmy, pyk. Mamy tutaj crafting potków, czy możemy robić te potki, te instant luck potion. Okej, to wiem, że mogę robić. Dobra. Tutaj potiący, siema. To mogliśmy kupować cały czas, więc to kupujmy. To jest spoko, to się przydaje, to są jakieś laki połuszone, jakieś coin połuszone. Coś tam się niecoś przyda. A, wykupiliśmy wszystko. Index shop, to mnie interesuje. O, shop. Dobra, nie ma nic związanego z tym, ale kupmy wszystko. Okej. No i chyba lecimy na trading plazę, co? Czy na razie, dobra, na razie Halloween event kupmy.
Aż te pumpkin, coś tam, Monster Luck, coś tam, co to jest? Candy Vaults, dobra, Candy Vaults kupmy. To mi nie jest potrzebne, w sensie nie mogę nawet tego kupić. Gdzie jest ten Candy Vault? Candy Vault, jest Candy Vault. Dobra, mamy tego Candy Vaulta. Rozwalamy, zbieramy i elegancie, elegancie. Dobra, rozwalamy tutaj też. Ile mamy? 2000, no to już mało tych cukierków leci, przez to, że mamy słabe pety. Jak mamy słabe pety, to tego leci mało. Jak będziemy mieli dobre pety, to tego będzie lecieć bardzo dużo. Więc ja bym sobie przeszedł tutaj i kupił jakieś pety, bo po co mi te diamenty, skoro ja petów nie kupuję? Kupiłbym sobie jakieś milionowe z tego eventu, żeby zacząć tą grę dobrze. 1 na 10 milionów, exotic. To jest Evil Gorilla, okej. Okay. 1 na 1,5 miliona, 1 na 2,5 miliona, 1 na 2... To są na pewno Plagu Dragon... Oh, to są rzadkie pety. Oh. To tego nie chcemy. Tego nie chcemy, te są za rzadkie. Za rzadkie są. Dobra, gdzie mamy jakieś pety halloweenowe, no? Jest. 1 do 500 tysięcy. Broomstick Cut, dawaj go. Ile on powinien kosztować? Ich jest 264 tysiące? Ooo, chyba się nie opłaca tego kupować. Czekajcie, czy ja mogę kupić jakiegoś peta, który psem mi się przyda? To jest exotic kolejny, Comet Agony. 260 tysięcy kosztuje. Ten kosztuje Mythical 1 do 700. Tylko ja nie wiem, czy to nie jest kurde ten pet, który był tutaj. Czekaj, bo czy ja go takiego mam? Tak, ja takiego mam! To nie jest halloweenowy. Tu jest halloweenowy. Kupmy go. Opaj dana. Dobra. I czy to jest halloweenowy? Czy to jest halloweenowy ten pet, co ja kupiłem? Nie wiem. Nie wiem, czy on jest halloweenowy, czy nie jest. Nie wiem, co ja żebym kupił. Nie wiem, czy on mi się przyda, czy nie. 1,3,5 Grim Reaper. No to musi być halloweenowy Grim Reaper. No bez przesady. Czy nie? Czy nie jest halloweenowy? Czy nie jest halloweenowy? Czy on jest, czy on nie jest halloweenowy? Ja już nie wiem, czy go kupić, czy nie. No Grim Reaper nie jest halloweenowy. Ty, ja nie wiem, czy ja właśnie czegoś nie odwaliłem, głupio. Ty, no ja nie wiem, co ja mogę kupić. Widzu, ja nie wiem, co ja mogę kupić. Tu jest co? 1 do 5 milionów. Tutaj 1 do 10 milionów. Exotic pet. Tutaj 1 do... No ja pierdzielę, no co ja mogę kupić, czego nie mogę? Tutaj jest za 50 koła ataki. No ten się wydaje dobry. Ten się wydaje dobry. Tylko czy ja go potrzebuję? A wróćmy. Kupiliśmy jakiegoś peta i nie wiem, czy on jest dobry. Ja nie wiem, czy on jest dobry. I czemu w ogóle moje najlepsze pety są nie najlepsze według mnie? Hydro i Meole. Dobra. I zobaczmy, czemu tych petów nie mogę założyć po prostu tak o. Czy one są gorsze na ten Halloween event, czy o co chodzi? Bo mi się zdaje, że powinny być lepsze. No i ile dostaję teraz? No 300. To nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Nie wiem, no chyba powinno mi zakładać jakieś najlepsze pety z tego, z halloweenowego eventu chyba, czy nie. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, jak to działa. Przepraszam, ale nie wiem, jak to działa. Napiszcie mi w komentarzu. Nagramy jeszcze jeden odcineczek, bo to jest nienormalne. More coins, tasty treat, candy bags, coś tam, nie wiem. No kupujemy candy search, to daje. And candy coins from leveling up, okej. Okay. Brzmi jak plan. 1 do 50... Kto coś złapał? Ktoś coś złapał! I ja nie mogę. A czemu ci się ładowało coś? Huge shibę ktoś złapał! A ja nie mogę nic złapać! Co są jeszcze za rzeczy? Jakie są jeszcze rzeczy? VIPa mam, wszystko mam. Double your luck, to mi nie jest potrzebne akurat. Ja mam bardzo dużo szczęścia. I właśnie, Haunted Egg, Halloween Pets, ale 1 czy better. Dobra, to brzmi jak plan. Nie wiem, albo mi się zdaje, albo ja... O, dynia! Dobra, ta dynia miała być OP. Zobaczmy, klikajmy ją. Ja nie wiem, czy ja mam dobre pety na tą dynię. Czy ja właśnie nie tracę tej dyni, ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, klikamy ile wlezie i dostajemy. Co dostajemy? O, bo dostałem 19 tysięcy tych punktów, dobra, to mi się podoba. Mamy Bat Egga na przykład, mamy coś jeszcze, mój Giant Pumpkins. Dobra, weźmy po prostu sobie, kupmy to jajo. Myślę, że to jajo jest najlepsze, co mogę kupić. Jeszcze mamy Haunted Luck, Halloween Egg Luck Increase, okej. Okay. Pumpkin Potion Brew. A że mogę robić z lepszymi ingrediencami, okej. Okay. Candy Coin Nightmare, dobra. No już takie rzeczy, które powinienem mieć, mi się zdaje, że mam. Huget's Hunt, dobra, czyli dopiero ja jeszcze nie mam huge chance, ja w ogóle huge nie mogę trafić. Okej. Okay. Brzmi jak coś super, że nie mogę trafić czegoś, co powinno być w grze. Ej, nie no, szczerze, nie mam pojęcia, co się dzieje. Nie wiem, jeden update wszedłem jeden dzień później i nie mam pojęcia, co się dzieje. Szczerze, chodzę, niszczę te coiny, kupuję ulepszenia i nie mam pojęcia, jak tutaj zdobyć turbo jakieś rzeczy, czy w ogóle pomieszali strasznie. Bo tak to miałem najlepsze pety i to mogły być najlepsze pety, po prostu lepsze.
A tak to ja mam jakąś nową ścieżkę kariery w ogóle. Co to jest? Co to kurde jest? Nie ma, to się nie opłaca tego zwać, co nie? Bo to zostanę zwykłe kolejne, prawda? Czy nie? Czy nieprawda? Prawda, no zostałem zwykłe. Nie, zostałem też te! To czemu nagle z tego dostałem... A z tego? Dobra, z tego dostałem zwykłe coin, na pewno. Ja już nie wiem, ja już naprawdę nie wiem, z czego ja dostaję super rzeczy, a z czego dostaję te słabe rzeczy. Bo chyba domyślam się, że zwykłe rzeczy już są słabe. Dobra, co my tu mamy? Tylko i tylko nieważne, Haunted Luck by się przydał. Dalej, even more piles, to nie, more candy bag, dobra. To brzmi jak spoko. Tier 3 pot i on mi nie jest potrzebny. Tidu. Przecież to kupiłem dopiero. Co? Ja to... A, even more. More i even more. Dobra. Dobra. Dobra, już czaję. Strasznie dziwny update. W sensie fajny, no bo oczywiście się więcej dzieje, tak? Zawsze jest fajnie, jak coś się więcej dzieje. No ale co to ma być? Co to ma być, że mi nic nie robi? W sensie, no żadnego peta... Ile tutaj ma być? 50 tysięcy? Nawet nie zwróciłem uwagi, jakie mam questa. 50 tysięcy, 10 petów. No dajcie mi takich petów dużo, to ja wtedy będę mógł grać. Dobra. Pyk. Nawet nie wiem, co mam kupować, wiecie. Bo nie wiem, bo założyło mi o to, aż się te pety event... What? Założyło mi pety eventowe automatycznie. I ja miałem takie... Okej, czyli teraz te pety grają, inne pety nie grają. Ale z drugiej strony założyłem teraz te lepsze moje pety. Jakieś hacker karty i tak dalej. I nagle one grają. Ja nie wiem, czy one mają, czy one dobrze, że grają, czy źle, że grają. Ja już nie mają. A w ogóle widzę, mi coś wysłali? Halo, widzu, wysłałeś coś? Halo, mailbox? O, 9 milionów. Co? 9 milionów Exis? Boże, myślałem, że pet jeden na 9 milionów. Wow, ile giftów. Jezus Maria, widzę, mnie kochają. Jezu, ile tego jest? Jest! Czej, co? To jest full? Ja pierdzielę. Widzuch! Powaliło się! Jezu, ile ja tego mam? Patrz! 39 miliona, to jest nawet fajny. Na fajny odcinek, pet proszę. Oliwia 9896. Dzięki! Jezu, ile tego jest? Jezu, jaki młyn! Jestem fanem, a to pozdro. Pozdrawiam wszystkich. Ale jaki młyn jest! Jezu, ja w te gifty nie wchodziłem, przepraszam! Nie będę od widza brał petów, bo sobie je dropną oczywiście. Ale chcę zobaczyć. Jaro nawet był! Jaro! Siema, Jaro! Dobra, myk. Jak odrzucić gifty? Czy mogę odrzucić gifty? Odebrałem te gemy i odebrałem jednego takiego peta. To, ale to było paręnaście dni temu. Jak mogę odrzucić wszystkie gifty? Mogę tylko climbnąć all. To ja nie chcę, nie ruszam. Dobra, ile mamy? 27 tysięcy. Ja prawie w ogóle przez całego mailboxa przelecieliśmy. Całego mailboxa i nie zebrałem prawie w ogóle kasy. Upgrade'y. Co mogę kupić? Haunted Luck. Zobaczmy, czy ten luck coś da. No, Huge Tschance i ich Ghost Egga musimy kupić jak najszybciej. Ale to Steel. To jest mega ciężki update. Nie wiem, widzę. Napiszcie mi, czy Halloweenowe pet są petami, które ja muszę mieć. Czy mogę mieć te swoje najlepsze? Bo jeżeli swoje najlepsze, w zasadzie odcinku idziemy, doładuję jeszcze te diamencików, kupimy jakieś pety i po prostu zacznę grać, bo ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja, żebym nie wiedział, co tu się dzieje w ogóle całe te. I nie wiem, czy kupić te trzy pety. Nie wiem, napisz widzu. W ogóle oszukali, bo nie można kupić trzech, tylko trzeba kupić dwa, a potem trzy. To mi trochę przykro. Ale dziwny update, w sensie fajne i niefajne, bo nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy ja mam mieć pety halloweenowe, czy nie. Nie wiem, czy ja dobrze założyłem te pety. W ogóle, jak to equipnąć best? Nawet nie można equipnąć best, to by wtedy wczytało. Nieważne, widzu, napisz w komentarzu, ja będę wiedział, bo na razie to ja nic nie wiedział, nic nie wiem i nie wiem, co tu się dzieje. Ale łapkę dostam, dziękuję pięknie, łapeczkę w komentarzu w sobie i co, i elo!